Powstanie naszego koła gospodyń w Guzówce 3 lata temu, dokładnie 9 marca 2020 roku, to odpowiedź na potrzebę integracji międzypokoleniowej oraz na konieczność utrwalenia historii naszej wsi. Obecnie nasze koło liczy 33 członków. Są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zanim sformalizowaliśmy organizację, już mieliśmy niemałe doświadczenie w działalności na rzecz mieszkańców 5 okolicznych wsi, organizując świetlicoferie, systematyczne zajęcia taneczne dla dzieci, ćwiczenia dla kobiet. Zorganizowaliśmy uroczystość inauguracyjną założenia koła, jak również były pogadanki na temat zdrowego stylu życia. Guzówka, w której działamy, to niewielka wieś licząca około 100 mieszkańców w województwie lubelskim, powiat łukowski. Z bogatą historią, którą wspólnie odkrywamy, dokumentujemy i chcemy upamiętnić dla przyszłych pokoleń. Pierwszy rok naszej działalności to okres pandemii, która nieco zdezorganizowała nasze działania. Mając piękną świetlicę i obok altanę, zaznaczaliśmy ważne święta, tworząc dekoracje przed świetlicą, co stało się już coroczną tradycją. Po latach przerwy zaczęliśmy znów podtrzymywać tradycję odprawiania nabożeństw majowych pod krzyżem. Na placu przy świetlicy wymurowaliśmy miejsce na bezpieczne ognisko z ławkami. Po raz pierwszy już jako koło gospodyń wzięliśmy udział w dożynkach. Otrzymując pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaliśmy właśnie nastroje oraz pierwsze warsztaty florystyczne razem z sąsiadkami z koła gospodyń Turczanki. Przed świętami Bożego Narodzenia tworzyliśmy stroiki. Sprzedaż rękodzieła pozwoliła nam na pomoc Zuzi Huberskiej przy rehabilitacji oraz zakupiliśmy figury do szopki bożonarodzeniowej, którą rokrocznie ustawiamy pod altaną. 6 grudnia 2020 roku ulicami Guzówki, Nowej Guzówki i Huty Łukacz przejechał Mikołaj z Mikołajową ze słodkim prezentem upieczonym przez członkinię koła gospodyń w Guzówce i świątecznymi życzeniami. Na koniec słodkościami Mikołaj obdarował dzieci zgromadzone pod altaną. Bardzo miło było patrzeć na twarze uśmiechnięte i wzruszone niespodzianką. Drugi rok działalności to zdecydowanie odważniejszy czas. Dzięki Ryszardowi Król i Jerzemu Jaśkiewiczowi stanęło koło świetlicy serce do zbierania nakrętek na pomoc chorym dzieciom. Odważyliśmy się na pierwszy konkurs wielkanocny na szczeblu gminnym z wyróżnieniami i kwalifikacją do kolejnych etapów. Skoro rok działalności za nami, to uznaliśmy, że warto chociaż we własnym gronie poświętować i tak się stało. Panowie wręczyli nam kwiaty z okazji Dnia Kobiet, a my przygotowaliśmy skromny poczęstunek urodzinowy. Rozpoczęliśmy odkrywać swoje talenty i tworzyć palmy wielkanocne, a ze sprzedaży uzyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na pomoc panu Grzegorzowi ze Starego Jamilnika, któremu spłonął dom. Przyszedł czas na sukcesy w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski i z 5 zgłoszonych prac 3 otrzymały nagrodę. Było to stroik, palma i pisanki. Nasze członkinie kształciły się, uzyskując tytuł florysty i brały udział w projektach międzynarodowych, nawiązując współpracę z organizacją taką jak Fundusz Partnerstwa. Z dużym sukcesem udało nam się zorganizować pierwszy rodzinny piknik patriotyczny, oczywiście przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminą Stoczek Łukowski.
W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 zawyła ręcznie uruchomiona syrena. Pan Zbigniew Nowosielski przejechał czołgiem po ulicach Guzówki i poprowadził żywą lekcję historii, pokazując dwa czołgi i omawiając ich uczestnictwo w wojnie. Odsłonięta została biblioteczka plenerowa. Zaprosiliśmy wszystkie koła gospodyń z naszej gminy oraz jedno z sąsiedniego powiatu, którego przewodnicząca pochodzi z Guzówki. Umilili nam czas śpiewem oraz występem. Dzieci, oprócz dmuchańców, mogły wziąć udział w festiwalu kolorów. Goście mogli posmakować grochówki z oryginalnej kuchni polowej oraz pierogów, ciast i potraw z grilla. Festyn był okazją do wspólnej integracji mieszkańców i gości. Nasz debiut w konkursie półfinałowym Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa to drugie miejsce w kategorii ciasto, jak dawniej, na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy. Był to kruchy torcik składający się z 12 warstw. Konkurs miał miejsce w Porosiukach koło Białej Podlaskiej. Wspólnie cieszyliśmy się z wyróżnienia, również w kolejnym etapie zaprzyjaźnionego koła gospodyń w Toczyskach za potrawę Dzik jest dziki. Dożynki gminno-parafialne w 2021 roku już w nowo zakupionym namiocie i pierwsze stoisko ze specjałami naszych gospodyń. Września zorganizowaliśmy pierwszą wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Wąwolnicy. Mieliśmy przyjemność gościć panie z koła gospodyń w Mysłowie. Zwiedzanie obiektów sakralnych, spacer wąwozem i rejs statkiem to atrakcje wspólnego wyjazdu integracyjnego. Rok zakończyliśmy uczestnictwem w kiermaszu charytatywnym na rzecz Nikodema Jałowieckiego. Pieczeniem pierników dla mieszkańców wsi, które rozwoził Mikołaj. Nie obyło się bez spotkania z Milusińskimi pod altaną, jednak najpierw dzieci musiały ubrać choinkę, aby zjawił się Mikołaj. Koniec roku to znów pięknie udekorowana altana oraz pierwszy Sylwester. Rok 2022 przynosi kolejną potrzebę pomocy obywatelom Ukrainy. Zebraliśmy cały samochód potrzebnych rzeczy i przekazaliśmy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach. Bardzo miłą niespodziankę sprawili nam nasi panowie z koła na Dzień Kobiet, recytując wiersze o miłości. Nawet sam wójt chętnie wziął udział i wsparł naszych kolegów. Świętowaliśmy jednocześnie drugi jubileusz powstania koła. Kolejne uczestnictwo w konkursie wielkanocnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski przyniósł nam aż 4 nagrody. W ubiegłym roku razem z zaprzyjaźnionymi koleżankami z koła gospodyń w Toczyskach podjęliśmy się stworzenia dekoracji kościoła w Stoczku Łukowskim zarówno na święta wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia. Wspólne prace zachwyciły wszystkich. Ubiegłoroczna edycja konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa to trzecie miejsce za ciasto z owocami, czyli nasz szlagierowy serniczek Kasi z owocami w galaretce. Nie zabrakło nas na pierwszym kongresie kół gospodyń Lubelszczyzny w Białej Podlaskiej. Na zaproszenie senatora Stanisława Gogacza zwiedziliśmy parlament. Konkurs Polska od Kuchni dał nam możliwość uczestnictwa w finale.
ze swoim daniem zimne nóżki jako potrawa weselna. Półfinał odbył się w Chełmie. Aby posmakować chleba pieczonego w piecu, pojechaliśmy na warsztaty w okolice Parczewa do Stowarzyszenia Perły Chmielowa, gdzie upiekliśmy chleb pod okiem pań, zrobiliśmy rolatki prawicowe i poznaliśmy działalność stowarzyszenia. Panie przyjechały 3 miesiące później z warsztatami do nas, podczas których robiliśmy mikołaje i kiszonki. Chcąc nadrobić braki muzyki klasycznej, skorzystaliśmy z wyjazdu na koncert muzyki poważnej Orkiestra Księżniczek z humorem i na najwyższym poziomie. 23 listopada na nasze zaproszenie przyjechał Kuba Steuermark, kucharz, który poprowadził warsztaty z kuchni nowoczesnej Lubelszczyzny. Zaprosiliśmy władze gminne, powiatowe, sympatyków oraz byli przedstawiciele 6 kół gospodyń z naszej gminy. Spotkanie okazało się świetnym pretekstem, aby wspólnie popracować i poznać się z innymi koleżankami działającymi w kołach. Po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie Koła Gospodyń w Toczyskach na wspólny wyjazd do Otrębus, do muzeum i na przedstawienie Mazowsza pod tytułem Polskie Betlejem. Jednego dnia rano uczestniczyliśmy w kiermaszu charytatywnym dla Wojtusia Jończyka, aby potem pojechać na koncert. Elfy mikołajowe napiekły ponad 300 pierników, realizując zamówienie firmy fotowoltaicznej. Rok skończyliśmy tradycyjnie ubraniem szopki i wizytą Mikołaja i Sylwestrem. Dzisiaj spotykamy się w tak licznym gronie, obchodząc 3-lecie naszego koła. Piszemy kolejną historię, bo jak wiecie, każdego dnia każdy z nas zapisuje na kartach historii swoje działania. Także co będzie w przyszłości, pewnie wszystko zależy od nas. Życząc miłej zabawy i smacznego przede wszystkim, zapraszamy za rok. Thank you.